Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj weźmiemy sobie obiecany tank destroyera Su-85. Jest to rosyjski tank destroyer. Czym można powiedzieć się charakteryzuje tank destroyer? Po pierwsze, nie ma obrotowej wieży i ma pewien kąt obrotu działa. Jak widać, może do pewnego punktu obrócić działo. Są one przede wszystkim używane jako takie wsparcie drugiego rzędu. Można powiedzieć, że zawsze starać się ustawiać tak, żeby były najbardziej niewykrywalne, ponieważ są strasznie miękkie i rzadko zdarzają się, że odbijają pociski. Su-85 jest to rosyjski tank, destroyer, więc charakteryzuje się tym, jako rosyjskie działa, dużą siłą ognia. Lecz te czołgi są niestety miękkie z tej serii. Jest to czołg 5. tiru, jak widać. Co mogę o nim powiedzieć? Staram się zawsze tak ustawić jak najbardziej, żeby mnie nie mogli wyspotować, ale żebym też mógł ostrzeliwać. Nie mogę być za bliskim zasięgu, ponieważ wrogi czołg mnie wyspotuje. Podczas strzelania mój zasięg widoku bardzo znacznie się zwiększa, więc wtedy bardzo łatwo mnie po prostu wyspotować. Nie jestem dobry w graniu tank destroyerami, ale zdecydowanie wolę heavy tanki. Ale wydaje mi się, że postaram się pokazać, co tutaj potrafimy. Zrobimy króciutką przerwę, żeby jednostki wroga się rozjechały. O, chociaż mamy tutaj już na celowniku KW-1. Niestety pocisk, jak widać, zrykoszetował. Standardowo ruskich czołgów. Standard ruskich czołgów. Spróbujemy trafić T-28. To jest bardzo miękki czołg. Udało nam się go trafić. Ktoś inny go, można powiedzieć, dobił. Dobra, teraz zrobimy króciutką przerwę i dojdziemy do następnego punktu. Dobra, po krótkiej przerwie, bo widzę, że to już będzie właściwie koniec. Ponieważ jak widać, dojeżdżają nas już kolejne czołgi wroga. Postaram się zniszczyć jak najwięcej się da. Niestety, jak widać, już czołg wroga strasznie nas przypiął do muru. Spróbujemy Hetzera jeszcze rozwalić. Jak widać, tank destroyer, jak już zostanie wykryty, a tym bardziej zajechany, nie można dać sobie zajechać tank destroyera, ponieważ to już jest wtedy koniec ewidentny. No i starać się po prostu tak grać i strzelać w dolne kadłuby jak najcelniej. Przede wszystkim tank destroyer też mają szybsze działa i to trzeba wykorzystywać. Jak widać, udało mi się zestrzelić, postaram się jeszcze tą kawuchę. Niestety dostałem już nawet w celowniczego i w armatę, więc automatycznie mój czołg już jest na wykończeniu kompletnie, ale udało mi się jakoś dobić jeszcze. No, możliwe, że to wygramy, nie jestem pewien. Jak na razie próbuję cokolwiek zrobić, lecz mam uszkodzony właściwie całkowicie czołg. Najważniejsze moduły w moim czołgu są zniszczone, no ale próbujemy jakoś trafić jeszcze te czołgi wroga, może nam się jakoś uda. Jak widać, celownik po prostu, czym bardziej uszkodzone moduły, tym celownik jest bardziej rozjechany, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo. Jak widać, też wykrywamy często strzały za zero, tak zwane, czyli wchodzi w czołg, ale nie zadaje mu żadnych obrażeń. Niestety jest to bardzo częste. Jak pod dobrym kątem się też czołg wroga ustawi, nie da się go zestrzelić praktycznie. Jest nie do trafienia. Teraz by pasowało, żeby jeden z spotterów, ale właściwie nie mamy tu spotterów, wszystko jest wolne, niesamowicie. Nie wiem, najwyżej ja spróbuję wyjechać. Cała gra właśnie opiera się na tym, że trzeba po prostu starać się jakoś grać. Nie wiem, strzelam na chybił trafił, ponieważ już widać, że po mnie ten Su-85 mnie zniszczy. No właśnie. Cała właśnie zabawa polega na tym, że to jest jednostka typowo dla mnie kampująca, która musi stać po prostu i wspierać te jednostki, które wysuwają się i spotują, ale musisz być na takim zasięgu, żeby ciebie nie wykryli, a można było swobodnie strzelać. Jest wyjątek od reguły, jeśli chodzi o amerykańskie czołgi tank destroyer, ponieważ ich jedna linia ma czołgi z obrotową wieżą, co bardzo pomaga. Jak widać, zostały wrogie jednostki zniszczone kompletnie. No i udało nam się to wygrać. Podsumowując, tank destroyery są bardzo specyficznymi rodzajem czołgów i nie każdemu może się spodobać. Ja osobiście średnio mi się podobają, lecz mam nadzieję, że zobaczyliście mniej więcej, jak wygląda walka takim czołgiem. Następny odcinek, myślę, średni czołg, tym razem coś niemieckiego.
żeby było coś troszkę innego. No, pozdrawiam i do zobaczenia.